Mariusz Malinowski w podróży. Dzień dobry, witam w moim drugim domu w Ameryce. Raz w tygodniu biorę lekcje języka rosyjskiego i to nakłoniło mnie, by przejrzeć te materiały, jakie nagrałem wraz z przyjaciółmi podczas podróży dookoła świata właśnie przez Rosję. Znalazłem tam kilka bardzo ciekawych filmików i przypomniałem sobie bardzo wiele historii. Jak przejechać Rosję autem? Z przygodami! Z przygodami! Podróż przez Rosję zaczęliśmy na południu, na granicy gruzińsko-rosyjskiej. Powiem szczerze, że prawie na żadnej granicy tak bardzo się nie bałem, jak na granicy rosyjskiej. W końcu miliony opowieści, wspomnienia jeszcze rodziców, jak się jeździło za komuny do Związku Radzieckiego, nakłoniło nas troszeczkę do strachu. Celnicy przychodzili, pytali, dopytywali, ale bardziej myślę robili to z ciekawości i z chęci rozmowy z nami niż z potrzeby robienia jakichkolwiek problemów. Mieliśmy mały problem, by wypełnić dokumenty auta, bo były napisane wszystko cyrylicą. Z boku na przejściu granicznym był taki plakacik tylko z tłumaczeniem na język angielski, co troszeczkę ułatwiło nam zadanie, a sami celnicy, gdy otworzyli nam bagażnik, by sprawdzić, czy nic nie przewozimy, zobaczyli wszędzie rozwalone brudne majtki i skarpety. To był nasz taki mały trik, aby żaden celnik nie kazał nam wyciągać tych wszystkich bagaży, które mamy w bagażniku. No bo to kupa roboty. Zobaczyli, stwierdzili, o nie, my nie chcemy tego sprawdzać, na pewno jest wszystko w porządku. Pojechali. Więc troszeczkę nastaliśmy się na tym przejściu granicznym, ale nie wydarzyło się nic specjalnego. Plan mieliśmy przejechać przez Rosję do Władywostoku, a droga do Władywostoku od Gruzji jest bardzo prosta. Jedziemy na górę do Moskwy, w Moskwie w prawo, potem prosto i jesteśmy we Władywostoku. I to był nasz bardzo głupi pomysł, by nie kupować GPS-u, bo często te GPS-y, które działają w Europie, nie działają w Rosji. No ale gdy zgubiliśmy drogę, od razu zmądrzyliśmy i bardzo szybko kupiliśmy ten GPS, który nieraz uratował nam tyłek. Kilka dni jechaliśmy do Moskwy, droga wyglądała bardzo prosto. Ciągle stepy, do tego bardzo częste kontrole wojskowe, szczególnie te na południu Rosji tych kontroli jest bardzo dużo, bo jest to teren wciąż troszeczkę taki konfliktowy i gorący, tak to nazwijmy. W końcu blisko Czeczenii i te kontrole są tam na pewno wzmożone czasem co kilkanaście kilometrów. Do tego zepsuł nam się dysk z całym materiałem, jaki mieliśmy wcześniej nagrany. Bardzo nad tym ubolewaliśmy i próbowaliśmy w kilku miejscach naprawić ten dysk. Do dziś nie udało się odzyskać materiałów. W Moskwie spędziliśmy czas z Natalią, która pochodzi z tego samego miasta, co nasza ekipa, co ja pochodzę, z Zielonej Góry, ale o stolicy będę opowiadał jeszcze w kolejnych odcinkach. Ale z Natalią ruszyliśmy do Niżne Nowogrodu, do tego miasta, w którym w tym roku odbywały się piłkarskie mistrzostwa świata. Na couchsurfingu ugościła nas Marina. Dobra, gramy. No już. Jesteśmy teraz w domu Mariny. Pierwszy raz skorzystaliśmy z couchsurfingu. I jak widać, opłaca się. Couchsurfing, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki portal, na który można założyć konto. I ludzie po prostu oferują się, że mogą kogoś przenocować, przehostować. Jedną noc lub więcej. No i akurat pierwszy raz trafiliśmy do Niżnego Nowogrodu. No i jak widać, jak już mówiłem, to się opłaca. Miła koleżanka Marina ugościła nas kolacją. Jest po prostu piękny. I można popróbować pysznych specjałów rosyjskich. Co jemy? A wcześniej na powitanie jedliśmy barszcz, a teraz jemy kaszę gryczaną z sosem i z warzywami. O, smakuje? Palce lizać. Makłowicz by się nie powstydził. Szczerze mówiąc, odwiedziliśmy to miasto tylko i wyłącznie dlatego, że było po trasie do Władywostoku. Nie jest to jakieś wyjątkowe miasto, ale tam po raz pierwszy poczuliśmy troszeczkę Rosję. Jak ktoś z Was dorastał w PRL-u, to teraz oglądając te przebitki na pewno sobie może troszeczkę wrócić, zrobić taką podróż do tyłu, przypomnieć jak to było. Bazary przy przystankach autobusowych, sklepy bardzo prościutkie, wszystko takie, bym powiedział, zacofane, chociaż nazwijmy to egzotyczne, bo egzotyczna między innymi była komunikacja miejska.
w Rosji w komunikacji miejskiej w Niżne kupuje się bilety u kierowcy. Nie można, nie dają. 25 rubli bilet, czyli na nasze. A jeden? 25, 20. Za te 50, o, tyle co w Zielonej Górze Ulgowy, to tu normalnie. No i tak nas telepało i telepało i telepało i tak przez cały dzień jeździliśmy po Niżne Nowogrodzie, telepiąc się na tyłle autobusu. Stamtąd ruszyliśmy do Kazania, gdzie mieliśmy w planie kupić części do naszego samochodu. Po pierwsze, bo musieliśmy wymienić olej. Po drugie, musieliśmy dokupić kolejną półośkę, bo jedną straciliśmy już w Gruzji. Pokaż, Perek, ty chcesz półośkę kupić. Jak jest półośka po rosyjsku? Mamy zrobione zdjęcie z Allegro. O, tak jest półośka. A takie coś? Na przykład zamówić. Zakaz zrobić. Zakaz. Nie, u nas kitajskie automobile. Aha. A, japońskie tylko. Sporo polskich części można znaleźć w Rosji. Jest to ogromny rynek zbytu, nie tylko dla naszych jabłek. Można tam kupić bardzo wiele polskich produktów. No i gdy się wyposażyliśmy w te części, ruszyliśmy do Ufa. Droga trwała kilka dni, bo te odstępy są szerokie, ale nam się wcale nie nudziło. W Rosji można praktycznie spać wszędzie. Oczywiście z rozwagą, nie chodzić po jakichś szemranych dzielnicach i można rozpalać ogniska. Po raz kolejny znaleźliśmy ciekawe miejsce na nasze obozowisko. Tadeusz zajął się rozpalaniem ogniska. Oczywiście przy użyciu naszego niezawodnego palnika. Trochę drzewek przynieśliśmy, ale chyba nasi koledzy znaleźli coś większego. O, idą! Patrzcie, co mają! Noce bywają chłodne, ale tym razem chyba drewna wystarczy. Słuszna porcja wysuszonego drewna. Całe drzewo przynieśli. Gdzie wy to znaleźliście? No, było tam. Tutaj w Lasku Nowy. Za górką. Raz, dawaj. No i teraz można robić ognisko. Hop, to przetnie. Ja to rękami płamię. Gdy dojechaliśmy do Ufa, w tym samym dniu odbywał się szczyt państw rozwijających się, czyli spotkanie przywódców Brazylii, Chin, RPA oraz Rosji. Prawie spotkaliśmy się z Władimirem Władimirowiczem. Ale w Baszkiri, to jest ta kraina, w której stolicą jest Ufa, to województwo, ludzie posługują się oczywiście językiem rosyjskim, ale też baszkirskim. W Rosji używa się ponad 200 języków bądź dialektów. Oczywiście każdy zna rosyjski, dodatkowo posługuje się również tym językiem, nazwijmy go regionalnym. To było bardzo dużym zaskoczeniem dla mnie. Oraz, co jeszcze zaskoczyło mnie w tym mieście? W domu naszej couchsurferki znaleźliśmy starą, bardzo starą polską gazetę. Moja babcia dała mi to. Nie była nigdy w Polsce, to dziwne. Kupiła kiedyś stary dom, w którym znalazła właśnie te gazety. Może mieszkał tam jakiś Polak lub ktoś, kto odwiedził wasz kraj. W Ufa mieliśmy zaproszenie od dwóch dziewczyn. One między sobą dogadały, że jedna nas przenocuje, a druga zorganizuje dla nas imprezę. Impreza trwała do białego rana i to trochę przez przypadek, bo patrzymy na zegarek i mówimy, kurde, jest już trzecia w nocy. One na nas patrzą, jaka trzecia? Jest piąta. Jadąc tak od Moskwy, zapomnieliśmy o zmianie strefy czasowej i w taki oto sposób balowaliśmy do białego rana. Dziewczyny przygotowały dla nas jedzenie, my przynieśliśmy coś do picia i tak spędzaliśmy czas do białego rana. I muszę powiedzieć, bardzo ładnie nam śpiewały. Wojna bez osobnych przyczyn, wojna dzieła młodych, lekarstwa przeciw maszyn, krasna krew. Żeby nie było, też coś dla nich zaśpiewaliśmy, ale efekt był, jaki był. Dziewczyno nieznajoma, oddałbym chyba wszystko, byś była w ich ramionach. Ten pierwszy etap podróży przebiegał pod takim dużym akcentem disco polo. Ale z tej miejscowości zabraliśmy ze sobą dwie autostopowiczki, które kompletnie nie znały żadnego języka. Z wyjątkiem oczywiście rosyjskiego. To jednak nam nie przeszkadzało i tak razem podróżowaliśmy przez Rosję. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Wszystko świetnie. Wszystko super. Wszystko klasne. Wszystko ładne. Wszystko klewo. Nam należy dogovorić, że my z wami jedziemy do Nowosibirska. My
Spoglądam na zegarek i widzę, że zająłem wam troszeczkę dużo czasu, a Rosja to w końcu duży, balszoi kraj i do tej podróży na pewno wrócę jeszcze za tydzień. Program zacznę od moich urodzin na daczy, które zorganizowały mi dziewczyny wraz ze swoją babcią i dziaduszkiem. Imprezę dziewczyny zrobiły nam bardzo fajną na daczy. Była bania, szaszłyki i oczywiście troszeczkę alkoholu, jak to w Rosji. Ale o tym za tydzień. Proszę, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie mi znać, co o tym myślicie. Ten feedback, ta opinia wasza zwrotna jest dla mnie bardzo ważna, bo chciałbym to robić coraz lepiej i lepiej i rozwijać się w tym temacie, a to jest najlepsza pomoc przy samorozwoju. Nie mówiłem jeszcze, żebyście dzwonkowali. Nie zapominajcie dzwonkować. Dziękuję za wasz czas. MM w podróży. Do zobaczenia za tydzień. Dużo zdrowia. Dużo zdrowia.